Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Kilewicz. Madam. Witamy Was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer. Modowy. Modowy, ale taki trendowy bardziej. O, trend, top trendy. Top trendy W ogóle Poland to... 2023. Nie, top trendy y, całego życia. Całego życia to prawda. Cały, albo żyć właściwie, bo to są dwa życia nasze. Słuchajcie, nie ukrywam, że temat dzisiejszy mi wpadł do głowy, ale muszę ci powiedzieć, jak mi wpadł do głowy, no. bo to jest ciekawe. Przeglądałem sobie jedną z takich popularnych stron internetowych, takich wiesz, ogólnotematycznych polskich, mm -hmm. i tam był taki nagłówek. Tak. Coś takiego, już teraz wiecie, nie znam słów do końca, ale było coś w tym stylu. Ewa Drzyzga zaskoczyła wszystkich. Wybrała najmodniejszy kolor tego sezonu. I ja z mm. tak zastanawiam się, czy Ewa Drzyzga jest świadoma tego, że wybrała najmodniejszy kolor tego sezonu, czy po prostu zobaczy to albo i nie zobaczy, ale jakby zobaczy to, była taka, no nie wiem, no założyłam sukienkę. Szczerze, tak. podejrzewam, że ona jest nieświadoma, ale jakiś stylista tvn no jest. Tak, naprawdę. No, no panie, nie, panie... nie sądzę, że ubierają się same te panie prezenterki. No tak, no wiadomo, no w końcu wiesz, to ich praca, więc ktoś ich ubiera. No, nie muszą chyba, nie muszą. Niektórzy mogą chcieć się sami ubierać na przykład, mogą nie chcieć się ubiera być ubieranym przez kogoś, ale może, no nie wiem, nie mają do tego jakiegoś drygu czy coś. No zatem takie jest łatwiej. No dobra, ale to może skupmy się na nas. Dobrze, nie na Ewie za. Trendowe rzeczy. Próbujmy zarzucić wędką pamięci jak najdalej. Mm -hmm. to ja mam takie wspomnienie, że... Nie, nie wiem, czy pamiętasz, na przełomie, to było chyba na przełomie lat 90. i 2000, okay. jak totalnym hitem były plecaki na jedno Czy pamiętasz plecaki na jedno że nie było dwóch takich jakby no. ten, tylko było taki na ukos jakby. W sensie takie torby jakby. Torby jakby takie na jedno ramię. No. Y Okej, okay. no dobra, było coś takiego rzeczywiście, no, no dobrze. To był totalny szał. Pamiętam ja taką scenę na podwórku po szkole. Siedziałem na jakiejś tam huśtawce czy gdzieś tam mm -hmm. i podbie podbiegł do mnie taki kolega Marcin, on był z tego samego bloku, był kilka lat starszy mm -hmm. i spojrzał na moją torbę przez ramię i był taki... Co to jest za firma? Ja mam Adidasa i pokazał mi, że on Adidasa, a ja miałem firmę SemiLine, nie wiem czy pamiętasz, była taka marka w latach nie. 90. -tych. Oni mieli jakieś torby, plecaki, okay, jakieś okay, takie. Okay. Rzeczy. No i to była taka marka, którą można było kupić w Tesco, koleklerku czy coś takiego. Okay, czyli... No i ja miałem coś takiego. Okay. I on był taki lepszy, a ja, był, a ja się tak w... wtedy pamiętam. Co, sprzedać mu kopa? Lepiej. Wkręciłem go, no. że to jest. Powiedziałem to, dosłownie to powiedziałem. Te, mówię to po raz pierwszy: to jest premiera. Marcin, jakby bój się, bo teraz poznasz prawdę. No. Powiedziałem, że to jest najnowszy kolekcji Semi e, i że to jest najnowszy model. Mm. A on taki, o, o, po prostu wiesz. Błyskotliwie, powiem tak, ci, tak całkiem tak. błyskotliwie. Czyli jakoś po prostu od małego potrafiłeś wybrnąć z sytuacji. Myślę, że jakby małe potrafiłem bardziej, bardziej niż teraz. Jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej modowe, no bo taka torba plecak, można powiedzieć, modowa. To jest fashion totalna. Jak kojarzę, że jakoś w późniejszych latach chyba rzeczywiście miałem jakąś taką torbę. Nie mam jakichś konkretnych wspomnień, czy nawet z jakimiś ubraniami też nie mam konkretnych wspomnień. Ja w ogóle pamiętam, że nie wiem, w latach 90. na pewno jakieś to było, może, nie wiem, przy szkole czy podstawówka. Mhm. To ja miałem też jakieś ciuchy Adidasa. Pamiętam, że miałem jakieś. Bluzki Adidasa, chyba czy coś takiego, ale czy to były oryginały, to nie wiem i na pewno były używane. Mhm. Bo jakby nie wiem, czy to było standardowe, ale wydaje mi się, że po prostu w latach 90. panowała taka, taki zwyczaj przekazywania sobie, tak? Że już mhm. syn koleżanki, czy jakiś te Tak, ale To było wyrósł, to samo. Pomnie tak więc... samo, jakieś dzieciaki na myśli tak, tak, tak. rzeczy, tak, tak. tak. Ale y, pamiętam, y, jedną z takich pierwszych rzeczy, które pamiętam, że naprawdę chciałem mieć, ponieważ. Nie wiem, no widocznie po prostu inni mieli, mhm. to było Tamagotchi. I strasznie chciałem mieć Tamagotchi, bo to było coś takiego wow, totalnie. W końcu doczekałem się tego Tamagotchi mhm. i sam sobie go wybrałem jakiegoś, ale w międzyczasie też dostałem jakieś takie dziwne Tamagotchi, z którego chyba <noise> powinienem być mega y, szczęśliwy i wdzięczny, no. ale jakby to nie było to po prostu dla mnie w tym momencie, bo dostałem Tamagotchi y, miki. Dziwne. I jakby to było coś takiego w stylu. Pierwszy że to, raz słyszę o czymś takim. Tak, że to było tamagochi, które było jak głowa myszki miki. No z uszami. Tak, w środku była myszka miki. Właściwie ja nie wiem, czy ona nie miała samej głowy. Chyba nie miała tułowia. No. To też można było założyć jako na zegarek, bo też o. pasek był dokładany, ale ja nigdy nie lubiłam myszki miki, więc mi to w ogóle nie interesowało. Aha. Ja chciałam mieć jakieś zwierzątka, nie myszka miki. Ja akurat z nie miałem problemu, miałem kilka tamagoczy. Nie, ja domyślam się. I je gubiłem, albo zapominałem, albo. Za dużo pikały, i gdzieś chowały i później nie mogłem ich znaleźć. Także ja z tym nie miałem, ale miałem tak za to z Ferbim. Nigdy nie dostałem Ferbiego. Ja też nigdy nie dostałem Ferbiego, a marzyłem, bo po prostu to no. było jedno z moich największych tak. marzeń w dzieciństwie, tak. żeby mieć Ferbiego. No. No. To znaczy, teraz Ferb jest według mnie cool, ale wtedy na przełomie wieków. Jak miałeś to, Ferbiego, to byłeś kimś. To było tak, jakbyś golu. miał, nie wiem, najnowszego iMaca teraz. No. To jest, było takie po prostu totalne las. Tak, po prostu wszyscy chcą się z tobą zadawać. Tak, tak. To no. było coś niesamowitego. I ja znałem jedną dziewczynę, która miała Ferbiego ja i była z... sąsiadką mojej babci. Mm -hmm, mm -hmm. I przychodziłam do niej i się bawiliśmy ferbim. Pozwalała mi. Wow. No, bawiliśmy się ferbim i to były najładniejsze, najpiękniejsze minuty mojego dzieciństwa. Ale odjazd. No. no dobrze, no. I, I jakieś zabawkowe jeszcze masz wspomnienia? Bo ja nie, nie Taki trend, w którym uczestniczyłem, to jeszcze pamiętam, za dzieciństwa. No to był trend na Pokémony. Ja byłem Capsle? totalnie. Nie, karty. Ja nie miałem nigdy kart Pokémon, to ja miałem tylko kapsle z chipsów. Czy tak, ale były też takie karty, że się kupowało. A, to nie, to nie ogarniałem tego. I się zbierały, były klasery takie, z naklejkami, to było wszystko połączone w jednym uniwersum. I ja pamiętam, że miałem mega dużo tych kart i miałem mega mocne te karty. I co się z nimi stało? Nie uwierzysz. No, nie uwierzę. Szkoła podstawowa, WF. Przebieranie, no. czyli największe piekło na świecie. I no. jednego mieliśmy takiego chłopaka, który nie ćwiczył na WF-ie no. i z nim zawsze był jakieś problemy. I... To byłeś ty? Nie, to nie byłem ja od <laughs> Ja później nie ćwiczyłem na WF-ie. W podstawówce jeszcze ćwiczyłem okay. i no, jest jakaś lekcja WF-u, jakieś piekło totalne po prostu, wiecie, ch chcę umrzeć już 45 minut. Po czym wracam, przebieram się no. i nie ma moich kart Pokémon. I okazuje się, że ten fucking Krystian... Ukradł? Ukradł je. No ale skąd przyznał się? Tak. I, a oddał ci? Nie. Chyba żartujesz? Nie. I powiedział, że ci ukradł i ich nie odda? Tak. I co z tym zrobiłeś? Walnąłem go. Tak mocno, że poszedł do pani. I, i co? I ona nie kazała, żeby nie, ją oddał? Nie, bo to była taka nauczycielka w stylu. Nie interesuje mnie, kto zaczął. Aha, okej. Okay. Ja nigdy nie, a miałem ich naprawdę ponad 100 na pewno. No to ja nie wiem, jak, jakim cudem ty się zgodziłeś na coś takiego, ja bym zadzwonił na policję. <laughs> jako siedmiolatek czy ośmiu? Tak, no, totalnie. <laughs> nie wpadłem na to, mówiąc szczerze. Szczerze? Tak off-top, nigdy no. na to sobie nie pozwoliłem, ale pamiętam, że kiedyś groziłem rodzicom, że zadzwonię na policję. Naprawdę? Tak? A co tak. ci zrobili nie wiem, coś ci grozili, że dostanę jakiegoś, wiesz, klapsa czy coś takiego, wiesz, no. jakiś groźba. Ja mówiłem wtedy: no dobrze, spróbuję zrobić policję. No i co? Okay. Ale z takich modowych rzeczy, no to pamiętam na pewno, to już były lata 2000, jak wkroczyły um, jakieś takie. Nie wiem, jak to nazwać, jakieś skate'owskie czy hip-hopowe ciuchy. No wiem, wtedy jakby zaczęła być moda. Muzycznie nigdy mnie to nie interesowało, chociaż jakoś były jakieś takie momenty, że nie wiem, próbowałem udawać czy coś, nie wiem, nie, nie pamiętam już nawet. Jeżeli nosiłeś te ciuchy, to nie było to takie męczące jak słuchanie tej muzyki. Wiesz o co chodzi? Mhm. Bo jakby... No, właściwie, no nie wiem, no, nie, nosisz cokolwiek na sobie, tak? Więc jeżeli e, e, założysz te ciuchy, które są modne, to jakby dodaje ci to punktów, a jednocześnie nie męczysz się, bo nie musisz słuchać tej muzyki. Mhm. I pamiętam, że miałem kilka, znaczy miałem chyba dosłownie jedną parę jakichś szerokich spodni, takich okropnych, takich po prostu okropnych spodni. Znaczy w sensie miały odrobinę gustu w sobie, bo pamiętam, że miały. Brylanciki. Nie, ale miały czerwoną nitkę. Okay. czerwoną do nitkę jeansy, na ser, do takich ciemnych, granatowych jeansów. Mm. i jakby, to, więc już wiesz, już, już o czymś to świadczyło, że jest... No zdecydowanie, czerwona odrobina, nitka wszystko nam powiedziała. Odrobina stylu, wiesz, jakby mm -hmm. to, to było dla mnie ważne i miałem jakieś takie bluzy, czy coś, ale to wszystko było takie, wiesz, nie wiem, no nie pamiętam, żebym ja czerpał z tego jakąś taką radość, bo to mi się tak strasznie podobało, tylko to raczej było takie, no bo to było modne akurat, nie? No ja miałem tak, że miałem też jakieś takie skate'owe rzeczy, mm. bo kiedyś, jeśli ktoś... Nie wiem, bo na przykład jest młodszy, to musicie wiedzieć, że kiedyś było tak, że jak był jakiś jeden modny styl, to ubrali się tak wszyscy. To nie było tak jak teraz, że jest wszystko modne, to wiecie, to jest dzięki internetowi tak naprawdę. Jest taka totalna demokratyzacja tego wszystkiego, tych wszystkich trendów. No tym bardziej, że to była Polska trochę za, dosyć zacofana, więc jak coś takiego wkroczyło do nas, to w tacy, wiecie, kopara opada. Tak, tak, tak. No więc wszyscy chodzili po prostu na jedno kopyto, ale... Właściwie prawie wszyscy próbowali, oczywiście. chcieli. Tak, więc ja również miałem jakieś takie bluzy, wiesz, jakieś szerokie jeansy i tak dalej. Ale ja miałem też taki motyw, że wtedy to były czasy, gdy było w Polsce modne hip-hopolo. Aha. Czyli te wszystkie Libery, Mezo i jakieś tam inne rzeczy. Aha, aha. Mnie to zawsze bawiło i zawsze miałem bekę już wtedy z tych piosenek, okay. ale sobie je słuchałem i znałem je i się dobrze przy nich bawiłem. Okay. Tak jak teraz. Ale e, oczywiście chłopaki mówili, że to jest gówno no i że Wiocha. prawdziwy hip-hop się słucha, wiesz, paktofoniki tak, tak, i tak, tak dalej. Tak, tak. I ja byłam taki, no dobra, no to zobaczę, co to jest ta paktofonika no. w ogóle. wiesz. O, włączyłem to i jakby nope. Nope, jakby to nie dla mnie. I tak się skończyła moja przygoda z prawdziwym hip-hopem. Uh -huh, uh -huh. Prawdziwym true, true old school hip-hopem. Okay. I jakby dałem sobie z tym spokój i uznałem, że nie. No ja też w sensie, ja, no ja nawet nie pamiętam jakichś prób. Ja po prostu gdzieś to ja miałem. jakoś słyszałem skądś i byłem taki absolutnie nie. Ja miałem, bo ja byłem kiedyś taki, że ja bardzo starałem się wpisać. W jakiś trend, żeby się mm, jakoś wtłoczyć w towarzystwo mhm. i jakoś. Próbowałeś. Próbowałam. Myślę, że większość osób w jakiś sposób próbowało. No ja też w jakiś sposób próbowałem przez te ciuchy, ale wszystko miało jakieś swoje granice, nie? Mhm. myślę. I no, na niektóre rzeczy po prostu nie mogłem sobie pozwolić. Jak, no nie wiem, słuchanie czegoś, czego nie chcę słuchać. Ja też nie, nie, nie miałem nigdy tak, że jakoś super spędzałem czas po szkole z ludźmi. Więc no co, sam miałbym słuchać czegoś, czego nie lubię, bez sensu? No wiem o co chodzi. Absolutnie. No, ale dużo się czasu spędzało w szkole, więc to też miało jakiś impact na resztę życia. To prawda. Z czasów gimnazjalnych, czyli teraz to jest chyba późniejsza podstawówka, Aha. to ja miałem jeszcze, i to była końcówka mojego gimnazjum, gdy już spróbowałem być w każdym w każdej grupie, w grupie, wiesz, hip-hopu, tu jakiś dance, style, jakieś takie, wiecie, wszy, wszystkie jakieś grupki towarzyskie, obskoczyłem, okay. w żadnej nie znalazłem miejsca, okay. i pozostała mi ta grupa tak zwanych szkolnych dziwolągów, okay. wiecie, tych wszystkich dziwnych ludzi, którzy nie wiem, jakoś tak odstawali, ale jednak przystawali do siebie, bo wszyscy nosili e, bojówki, glany i słuchali jakiegoś, okay. wiesz, rocka. Spa? Znaczy jakiś bardziej, wiesz, piżama porno, heavy okay. set, te, okay. te klimaty, ale tam już później z wiekiem podchodziło to pod meta. Także ja miałem też taką faskę, ale wiem, że ona nie wynikała z tego, że podobała mi się ta muzyka. i. Okay. Tak dalej, tylko wynikała z tego, że to była jedyna grupka jakby towarzyska, która mnie nie odrzucała z góry, okay. tylko mnie przyjęła, więc skoro ona mnie przyjęła, to ja uznałem, że ja muszę przyjąć ją też, w ten sposób, że przejąć jakby jej trendy. Rozumiem. Dla mnie takim dużym przełomem, jakby w, w stylu, w trendach, ale też takim, który się w głowie wydarzył w tym temacie, to było pójście do liceum, mhm. bo ja do podstawówki i do gimnazjum chodziłem w, tam, gdzie wiesz, pod Warszawą, mhm. a do liceum poszedłem do Warszawy. Mhm. No i to było trochę, wiecie, inny świat, zupełnie inne towarzystwo, ludzie tak naprawdę z całej Warszawy i okolic, w mojej klasie, i to było takie totalnie zlepienie różnych światów, i to mi pozwoliło. Woliło zacząć pracować nad tym, co naprawdę mi się podoba i co naprawdę, naprawdę mnie kręci. Ja myślę, że głównie ja podążałem tą drogą, która mi się podobała, czyli mm -hmm. jednak mniej tą narzuconą, bo pamiętam, że jakby od, jak w przedszkolu to się uwielbiałem bawić rolkami i się bawiłem lalkami, Barbie oczywiście, nie jakimiś klipiaszczymi, Pamiętam, że jakby jakoś od początków podstawówki czy coś takiego słuchałem Madony i jakby po prostu sobie jej słuchałem i pamiętam, że nawet jak jakiś bliski znajomy ktoś pytał czy coś, to ja mówiłem, przyznawałem się do tego i wszyscy byli tacy ee, dziwne jakby, no bo jednak, no nie wiem ile ona miała wtedy za 40 lat, no nie? a ty masz nie wiem, 10, więc jakby no, dziwny wybór, nie? ogólnie muzyczny, wydaje mi się. Podążałem jakby swoimi drogami, od początku czasami zahaczając, jakby, nie wiem, wydaje mi się, może miałem po prostu jakieś takie momenty, że próbowałem właśnie bardziej wejść w to otoczenie ludzi, że dać szansę, że może jednak tak trzeba, czy, czy coś takiego, ale też jakby nic na siłę i ja pamiętam, że później znowu, nie wiem, powiedzmy, jak już yy, dobiłem jakiś nie wiem, pełnoletności to znowu mi się to wszystko tak odwróciło, że jak coś było takie modne, czy nie wiem, jakiś artysta był jakiś modny, czy jakiś film, czy coś. To mi to w ogóle nie interesowało. Dobra, to jeszcze powiem do tego, co mówiłeś, czyli ja miałem trochę inaczej niż ty, no. bo ja miałem dużo takich momentów, gdy byłem jak chorągiewka i po prostu szukałem swojego miejsca, próbując dopasować się do innych. Czyli ja miałem trochę inaczej. Mhm. Ale jak już wracamy w dorosłość, to ja, to ja miałem wtedy tak samo jak ty. Mhm. Czyli po prostu jak jest na coś bardzo duży hype i to mi towarzyszy do właściwie do teraz, ciężko mi jest. W tym uczestniczyć i w to się zaangażować. Zdarza mi się to, ale jest to dla mnie ciężkie. Tak, myślę, że to, tak, tak. Bo bo ja mm. Może nie jestem tak, że automatycznie. Że neguję, że nigdy tego nie obejrzę, prostu, i nie spojrzę? Nie. Ale jest. Y, trudniej jest mi się do tego przekonać. Tak. I to musi być naprawdę coś takiego w jakiś sposób zahaczającego naprawdę o te moje podniebienie aby się do tego przekonać, ale często się zdarza tak, że ja się na przykład przekonuję do jakichś rzeczy po jakimś czasie, jak już na przykład nie ma tego hype'u, nie? Mm. No wiem, wiem, mam podobnie. Masz jakieś konkretne skojarzenia z jakimiś takimi rzeczami? No więc na pewno ja tak miałem z niektórą muzyką, mm -hmm. na przykład z Sio, jak mm -hmm. była Sia, ja, wiesz te chandelier i te wszystkie no. inne hity, to ja tego po prostu nie byłem w stanie słuchać. Podejrzewam, że słuchałeś wcześniej SI. Czy nie nie? Wiem, chyba nie słuchałem. Nie, nie, nie znałeś? O, okay. Nie, 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 nie znałem chyba wcześniej C. Ale później, po latach, gdy yy, i to naprawdę dzięki tobie, że ty zacząłeś to puszczać na naszych imprezach uh -huh. kilka lat temu uh -huh, uh -huh. i ja tak tego słuchałem i tak było, nie, no to jest zajebiste w sumie zajebisty głos, zajebista aranżacja i jakby wszystko tutaj się zgadza. Więc jem, ja wiem trochę szał nas je później. No i teraz nie nazwałbym to szałem, ale mam tak z całym uniwersum Marvela, okay. że jak te wszystkie wiecie, Iron Man, Avengers i jakieś inne wchodziły, wiecie, Strażnicy Galaktyki po kolei do kina i były na to szał, ludzie o tym pisali, że tam jesteśmy super, nie super i tak dalej, dyskutowali. No to no. ja byłem jakby, poza tym byłem taki mech cokolwiek. No ja pamiętam, że byłeś mój team i byłeś ogólnie zdegustowany ilością tych wszystkich produkcji, a tak. teraz sam to oglądasz. Tak, w ubiegłym roku postanowiłem się przełamać, ale to takie z ciekawości, żeby zobaczyć, na czym polega ten zakamarek po, pop kultury. Tak. Okay. Okay. Żeby móc wyrobić sobie własne zdanie, bo jakby nie miałem własnego zdania, bo nie widziałem wcześniej ani jednego filmu poza. To poza Black Panther, bo tylko Black Panther. Tak, widziałem. Tak, 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 tak. Więc teraz mogę mieć własne zdanie na ten temat. Nie Możesz. jestem jakimś fanem, ale są jakieś momenty w tym całym uniwersum dla mnie miłe i ciekawe i, i tyle. Znaczy, ja rozumiem ogólnie zamysł, to są takie i w sensie, no ja jestem od zawsze, byłem fanem, może nie jakimś gigantycznym, ale. Komiksów, tak? Z, z, od których się wywodzi, wodzą te filmy. Okay. Więc też jakby posiadam jakieś i nadal czasami kupuję. Ale jednak wolę, jak to pozostaje w komiksach. Jakby, jakby, nie wiem, jakoś nie przekonują mnie po prostu te filmy. Myślę, że ta produkcja, ta technika i nowoczesność jakby jest super, fajnie, no bo na kiedyś coś takiego nie można było sobie pozwolić. No tak. Ale z drugiej strony, jak się pomyślę, że to wszystko jest robione na tym green screenie i później po prostu wiesz, jakieś nerdy to robią na na tym komputerach to wszystko ja, ja, ja. i tam się właściwie nic nie dzieje i zawsze albo przeważnie to dobro wygrywa i takie jest to dla mnie... No powtarzalne są te A, scenariusze. Może mi się kiedyś to zmieni, no nie wiem, no na przykład bardzo lubiłem pierwsze Batmany, tak, z lat dziewięćdziesiątych, chociaż no właściwie... No nie, no były na wyższym poziomie. No były, były. były rurki. No ja byłem totalnie tym rurki. Rurki, ale to już jak odsłoniłeś swoją seksualność... Przed samym sobą mam na myśli. Tak. Tak, tak ja tak, też tak, powiem, tak, ja, A miałeś kiedyś jakieś, kupiłeś się damskie rurki? Totalnie. totalnie, nie? Totalnie, bo one były najbardziej opinające. Problem tak. było tylko to, że m, było małe to. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Co? To jak, jak się kończą nogawki, no? jakby ta część na miednicę. I takie malutkie kieszonki, malutki słuchacz. <grywa> wszystko malutkie! Wiem, ale ja też robiłem sobie inną rzecz. Pod tytułem kupowałem proste spodnie i sobie je przeszuwałem na rurki. Ty? Tak. Za pomocą czego? Za pomocą igły i nitki. I tak sobie szyłeś się za pomocą tak, igły i nitki, strzywałeś się, tak. to musiałeś trochę wyciąć po środku, tak, i to. Tak. I sam to robiłeś. Naprawdę. Nie wiem, ja bym chciał się. Do, dosyć potwierdzenia od Twojej mamy, czy to prawda, czy to nie ona albo babcia, bo jakby jakoś nie wyobrażam sobie, Tak robiłam. Tak robiłeś. No. Okay. Teraz, jak sobie myślę, w sensie, nie wiem, ja na przykład lubię swoje nogi, i najchętniej to ja lubię chodzić po prostu w jakichś krótkich spodenkach. Mhm. Ja się już nie nadaję za bardzo do rurek. Bo po prostu mnie to męczy. Mnie też męczy. Bo to jest wszystko Aha. takie okie i to jest takie, Aha. że... Nie zależy mi wiesz co, tak. na tym, żeby to jakoś super wyglądało, jakbym chodził na jakichś patykach, jak cokolwiek. Komfort chyba bardziej już jest dla mnie ważniejszy. Że... Ja też już jestem, jestem w takim starczym wieku, że dla mnie komfort jest najważniejszy. I pamiętam te wszystkie zimy, gdy po prostu niczym z memów po prostu mhm. chodziłem, wiesz, z narkami no. na wierzchu. Tak, 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 w tak jakiś, było. W w Kurteczki krótkie. W sweterkach tak. po prostu na śnieg i tak. tak dalej. Te klimaty. Wtedy wiesz, mama i babci się żegnały na mój widok i po prostu wiesz. Ciężko było, ale teraz, sobie jak o tym pomyślę z perspektywy czasu, to myślę sobie, że byłem totalnie psychiczny, ale wtedy uważałem, że jestem najbardziej mega cool, klasy cool, osobą mega, na świecie. Mega, mega, no. mega, oczywiście. To było w ogóle to wyobrażenie y sobie kiedyś y siebie. Oczywiście jedna jest wyobraźnia, a drugie jest jak wygląda <grym> bo to jest <grym> absolutnie, tak, tak, tak. absolutnie przeciwieństwo. Ale do takich rzeczy właśnie. Ja też czerpałem jakieś inspiracje i w sumie myślę, że to jest takie fajne, że się jakby tego nie bałem i jakby sam w to wchodziłem. Z takich właśnie rzeczy, no, które nie były jakoś specjalnie modne. No, wracając jeszcze tutaj na chwilę do tej starej lampu Cery Madonny, No to jak wydała hang up, no to ile miałem lat, 15? Tak, 15 miałaś. I ona, pamiętam, miała w tym teledysku e, rękawiczki skórzane bez palców. Tak. A... Ukradłem mamie rękawiczki i obciąłem palce. Naprawdę? A, zrobiłem. Tak. Chcę mama ma na to? Prze, przeszczęśliwa prawda? wkurzyła się, no ale jakby co miała <grym> zrobić, jak to już było zrobione, więc wiecie, ja byłem taki po prostu, że jestem jak Madana, nie? Rozumiem. Rękawiczki bez palców, kurteczka też musiała być taka, wiecie, nie za długa, właśnie. Tutaj mogę sobie ten tent, wszystko, wiesz, ja to wszystko było przemyślane, no? Doskonałe. Nie, ja po liceum miałem taki czas, że wchodziłem w taką awangardę, że mm. już ten mainstream mnie tak zupełnie nie porywał i mm. byłem taki, wiesz, mm. często taki byłem wręcz przerysowany w tym, mm -hmm. że jak jakiś, jakiś tro, trend, to ja, trąd. Muszę, trąd, to, to ja muszę wręcz przeciwnie robić, wiecie, mm -hmm. na UKO, nie na UKOS, tylko na... Odwrotnie, Odwrotnie. jakieś. No właśnie, Tak robiłem wiesz, i przez wiele lat chodziłem tylko na czarną obranę. Tak, ja te, No może nie przez lata, ale ja przez myślę, lata. że jakiś rok czy dwa lata miałem na pewno. Później jakby to też inaczej wyglądało. Kiedyś, nie wiem, jak powiedz w szkole, mam wrażenie, że nie wiem, twoi znajomi, czy nawet nieznajomi, ale jakieś dzieciaki ze szkoły, to był cały świat. No tak. Nie było wtedy też internetu, nie? A później, jak już się dorosło 20 kilka lat, to, to już trochę to zmieniało i jakby te światy jakby przechodziły przez siebie, i nie wiem, i miałeś na przykład jakiś krąg znajomych, i to był wtedy Twój konkretny świat. Mm -hmm. Więc jeżeli ci ten krąg znajomych, nie wiem, interesowało techno i e, ubierali się na czarno, no to ciebie to też w jakiś sposób widocznie inspirowało, tak? Ja słucham i nadal lubię jakieś e, utwory z gatunku, czy dookoła techno. Nigdy się do tego nie zmuszałem absolutnie. Nie wiem, no nie zmuszałem się, żebym się ubierał na czarno. Nie było czegoś takiego, o, że tak patrzyłem na te kolorowe ubranie, byłem taki, o, już chciałbym je założyć. Aha. Nie, po prostu jakby w tamtym momencie nie miałem ochoty, co jest dla mnie jakby dziwne, ale tak było, tak pamiętam. Ja też tak nie robiłem. Znaczy w sensie robiłem to, ponieważ uważałem, że to jest super i się też do tego nie zmuszałem. I ja pamiętam, że jak miałem jakieś 18-19 lat, to miałem fazę na totalnie po prostu wszystko kolorowe. Mhm. Tak, ja też tak miałem. Taki nuraj wtedy był taki modny, może ktoś pamięta e, i tego typu sprawy. E, później totalnie czarno wszystko. Tak, tak, tak. I później znowu mi się odwróciło i kolorki. Tak, tak, tak. tak. Więc teraz to takie fakty. Tak, 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 mniej jest, tak. więc teraz wypada, że musi być znowu na czarno. Ale teraz y, wydaje mi się, że mamy różne ubrania i sobie w zależności nie wiem, od dnia czy nastroju, y, potrafimy założyć i czarne i różowe, nie? Myślę, że takie bardziej jesteśmy tacy, że my teraz decydujemy. No wiem, decydujemy. Co chodzi, ale tak sobie myślę, że nie mam za dużo czarnych ubrań. No to nie wiem, no to wiesz. Musisz no, mi kupić. Ja mówię za siebie właściwie, a nie za nas, bo jesteśmy oddzielnymi jednostkami, a się czasami zapominamy. Chciałam powiedzieć jeszcze, mm -hmm. że na przykład, teraz jak o tym myślę, to na przykład zauważam rzeczy, które robiłem trzy lata temu, czyli całkiem niedawno, a których już nie robię teraz. Na przykład kiedyś mm -hmm. nie wyobrażałem sobie. Żeby nagrywać wideo, które pójdzie publicznie na w ogóle pola, mm -hmm. bez kolczyków, A. bez lekkiego makijażu przynajmniej, mm -hmm. okay, okay. żeby wiesz, żeby być takim bardziej sauté. Okay. A teraz rzadko kiedy tak naprawdę zakładam te kolczyki, bo mi się po prostu nie chce, zapominam, nie mam takiej, takiej potrzeby po prostu w sobie. Właściwie jak się przeprowadziliśmy tutaj chyba, to tak się rozkręciła moja faza na jakieś makijaże, mm -hmm. ale nie chce mi się już się nie chcę nie chce mi się po prostu na chwilę obecną. Mam jakby jakieś różne paletki i różne rzeczy. Jak sporadycznie jak gdzieś wyjdziemy, nie wiem, na jakiś koncert czy coś, jakąś imprezę, to coś tam sobie ma ale żebym tak miał, e, nie wiem, do nagrywania, nie chce mi się po prostu. Później trzeba wszystko zmywać i w ogóle i jakoś nie, nie mam teraz na to fazy, ale jakby, no nie wiem, może kiedyś mi się znowu odmieni, tak. Ja jestem ciekaw, tak mi się teraz przyszło do głowy. Czy jest tak? Że każdy człowiek na Ziemi musi mieć jakąś taką faskę, że wpasowuje się w czyjeś klimaty i tak dalej, czy będzie jakieś pokolenie, w końcu się urodzi, które będzie temu się przeciwstawiało od początku, że nie będzie ulegało takim wpływom otoczenia, czy to wiecie, mediów, gazet, czy czegokolwiek innego, bo po prostu już będzie tak się działo, wydaje mi się, że w tym internecie głęboko. Że będzie miało dostęp do tylu różnych źródeł i tylu różnych nurtów, że nie będzie miało takich wpływów pod tytułem, że ktoś napisze, wiecie właśnie, że Ewa Drzyzga założyła mm, modny kolor. kolor, więc teraz muszę sprawdzić, jaki jest modny kolor tej wiosny. Wiem, wiem, wiem. Jakby... Kogo to obchodzi, wiesz? No, I don't know. ja myślę, że może tak teraz jest. Myślę, że na pewno tak nie będzie nigdy na 100%, ale myślę, że teraz już jak jest tego. Tak dużo wszystkiego, i, i po prostu ludzie są coraz bardziej różni, zdają sobie sprawę, że jakby mogą po prostu się różnić od siebie, yy, i nie stanowi to jakiegoś problemu, a wręcz może stanowić atut. To myślę, że już tak się dzieje pod względem jakiejś, nie wiem, muzyki, czy filmu, czy jakichś zabawek. Na pewno jeszcze istnieją jakieś konkretne mody, tak? Mm -hmm. nie? Że o tym się mówi, no i nie wiem, my byliśmy, to widzieliśmy, albo coś tam, więc ja też muszę. Ja jakoś yy, nie uczestniczę w tym. Ja też zupełnie się jakby wyłączyłem z tego. Jakieś tam mody zauważam, na przykład teraz mi się przypomniała moda, No. dosyć niedawno, jak ktoś nazywały te zabawki? wuggy. A, tak, tak, tak. Te takie pluszowe, kolorowe stwory, aha, aha. pamiętasz? Tak, tak, tak. Że my je wszędzie widzieliśmy w Barcelonie tak, na jakichś bazarkach tak, tak. Takich typu pamiątki tak. i nie widzieliśmy, o co chodzi, i później. Też to czy jakaś gra? Jakaś gra komputerowa. Dla dorosłych w ogóle. Tak, z jakimiś przerażającymi potworami. No, no, no. I później dzieci przejęły ja zabawki. Ja pamiętam, że pierwszy raz to zobaczyliśmy te zabawki, to byliśmy tacy, a, ale są słodkie. I w ogóle myśleliśmy, tak. że są trochę jak my: jeden był niebieski, drugi różowy, i nawet musieliśmy cztery nie kupić. A później nagle było boom, wszędzie zaczęły być i nigdy nie tak. kupiliśmy, bo stwierdziliśmy, że ja nie chcę już tego po prostu wszędzie. To no, jest no, tak. tak, ta tak. Dokładnie tak było. Ym, więc ym, no tak. To chyba tyle w temacie trendów i trądów, które towarzyszyły i towarzyszą nam na przestrzeni dekad. Już dekad. Dajcie nam znać, jak tam u Was to wyglądało. Być może nadal wygląda. Tak. No i tyle. Do zobaczenia. Pa.